Hej, witajcie w kolejnych częściach mojego Zagrajmy w Age of Empires. Czas na drugą misję z kampanii babilońskiej. Tą misją jest Dolina Tygrysu. Misja dosyć wymagająca, ale powinienem sobie jakoś poradzić. Jest dosyć, mimo wszystko, fajną misją. Więc... o co chodzi? Przyłączenie do Imperium Babilońskiego elamińskich i akadyńskich miast wielce cieszy Hammurabiego. Teraz stawia on przed tobą trudniejsze zadanie. Jedno z twoich miast graniczących zostało ostatnio napadnięte i okradzione. Bandyci zabrali ze sobą m.in. kopię kodeksu Hammurabiego, który wyryto w kamieniu. Musisz dostać się na terytorium, gdzie znajdują się skarby, zgromadzić siły i odzyskać kosztowności. Sława twojego wielkiego króla wielce ucierpi, jeśli nie poradzisz sobie z tym zadaniem. Więc mamy dwa artefakty, które będzie musiał uzyskać, dwa skradzione skarby. I w podpowiedzi jest ważna rzecz, bardzo ważna. Flota. Flota w tej misji jest podstawą. A więc dobra. Wy idźcie w tamtą stronę. Stworzę kilku osadników. Dodatkowo parę łodzi. Tyle. I zacznę zdobywać żywność, która znajduje się po tej stronie. Jedyna żywność, jaka znajduje się na tej wyspie, którą można wykorzystać, jest w tej oto zwierzynie. Ja tutaj gdzieś zbuduję składzik i zacznę zdobywać żywność ze zwierząt. Tak samo zacznę łowić ryby. Dobra. Tutaj trzeba się dosyć pośpieszyć. Zdobyć jak najwięcej osadników, żeby jak najszybciej zdobywać żywność i drewno. Drewno będzie tutaj bardzo ważne. Bardzo. Ale na razie będę wysyłać tutaj moich osadników na tą oto żywność. Później dopiero będę wysyłać na drewno. Na razie ważne jest, żeby przejść do kolejnej ery. Po to teraz zbudowałem ten skład. Mam tutaj już od razu doki zbudowane. Dzięki czemu mam już dwa budynki z tej epoki. Będę mógł przejść dalej i zacznę tworzyć statki zwiadowcze. Dzięki temu powinienem jakoś odeprzeć ataki z morza, które tutaj mogą być dosyć ciężkie. Mamy tutaj trzech przeciwników, z czego jeden, czyli tutaj elamici w kolorze czerwonym, są najmniejszym zagrożeniem. Ich ataków nie musicie się obawiać, tylko najbardziej musicie obawiać elemitów brązowych. Akadowie... No nie! Tylko nie to! Pamiętam z pewnej misji, o której nie chcę mi się mówić, nie chcę o jej nazwie słyszeć i w ogóle. Pamiętam to jak tutaj tańczyli. Nawet ktoś o tym komentarz napisał. Dobra. Nieistotne. A następnie osadnicy już pójdą na drewno. Myślę, że taka ilość wystarczy już tutaj, żeby dojść do kolejnej epoki. Dodatkowo jeszcze te łodzie będą się tworzyć. Też zbuduję tutaj dodatkowe doki. Po to, żeby szybciej budować statki. Naturalnie. Ty teraz tutaj pójdziesz na drewno, więc będę musiał szybko zdobyć drewno na kolejne doki. Potem postaram się jak najszybciej też tworzyć. Idź dalej. Tu masz kolejne zwierzę, które możesz upolować i na nie idź. Tak samo wy. Idźcie dalej.
Nie tańczcie, nie tańczcie mi tutaj. Tylko ruszajcie zdobywać zwierzynę. Bez ociągania. Tutaj chyba są dwie połączone ze sobą. Chyba, że to jakiś glitch szalony się włączył, ale wygląda jakby tutaj leżały dwie. O! Wy na drewno! I zaczęło mi brakować kas, no czyli jest dobrze. Albo i nie. Dobra. Ty ruszaj tutaj na drewno. No tak. Już prawie mam tą żywność gotową. Tylko brakuje mi jeszcze tego drewna. Z tym drewnem oczywiście będzie najgorzej. Żeby tutaj szybko uzbierać, bo na razie mam mało zbieraczy. Ale dobra. Myślę, że zdążę przed jakimś atakiem wroga. Dolina Tygrysu będzie moja. Elemici, naprawdę, trzeba na nich uważać, bo w przyszłości będą nam przysyłać dosyć potężne. No i tutaj trzeba to podkreślić, potężne jednostki. Akadowie bardziej takie z epoki narzędzi kamiennych. Więc raczej to powinniście jakoś odeprzeć. No chyba, że jesteście w takiej sytuacji jak na razie ja, że nie mamy prawie nic. O, dobra. Może jeszcze jednego osadnika, żeby mi tutaj zbierał. Potem szybko następna era. Szybko. Bo obawiam się, że za chwilę może dojść do ataku na mnie. Ja jeszcze nie jestem gotów na takie wyzwania. I zabrakło mi jeszcze chaty. No, powiem wam, że zaczyna się nieciekawie. Zbuduję drugie doki. Ja podczas próby mi to szybciej szło, powiem wam. Ale dobra. Może sobie poradzę jakoś. Mam taką nadzieję. Oby wszystko poszło. Po mojej myśli. Tak, to jest jedyna żywność, jaką możecie tutaj znaleźć. Zapomniałem przechodzić do kolejnej epoki! Ja mistrz. Dobra, odnieście to i szybko to drewno zbierać. Szybko. Wy też. A wy tutaj jeszcze zbierajcie tą żywność, szybko. Ty może już iść na drewno. No i czy zaatakujesz? Czy po prostu robić zwiat? Widzę, że na razie nie chce ci się atakować, to dobrze dla mnie. Ale już znasz moją pozycję. Więc możesz mnie w każdej chwili zaatakować. Co jest mniej przeze mnie taką fajną opcją. Dobra. Wypadałoby jeszcze zbudować tutaj gdzieś spichlerz. By zacząć też budować wieżę. I mury. W jednym miejscu zbuduję tutaj mury. No i zaczyna się. Tak mniej więcej miałem ostatnio. Zanim przyszedłem, to już mnie zaatakowali. I tak krążyłem tymi statkami. I czekałem. Już w końcu przejdę. W tej kolejnej epoki. Tak to wyglądało podczas próby. Chyba wtedy mi szybciej tutaj. Przeszedłem. O nie. To już jest przegięcie. To już jest istne przegięcie. Zaczyna się robić groźnie. Nasz przeciwnik się buntuje. No sytuacja jest nieciekawa, powiem.
Statki się zatrzymały jeszcze nie. A nie włączyłem ulepszenia, bo nie mogę, bo muszę dopiero w kolejnej epoce, która właśnie przyszła. I statki szybko, szybko, szybko. To jest nieciekawe. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie mury, tylko to. Zaraz mnie wykończą. Zbierajcie, zbierajcie to szybko. Flota, jak największa flota, szybko. Dobra, chwilę, chwilę, zbierzmy tutaj statki. Za mało drewna. Dobra. Zaraz może przyjść atak jeszcze z morza. W postaci transportowców. Co jest mniej fajną opcją. O, dobra. Wieża. Tutaj zbudujcie mi wieżę. O, o. Dobra, ile nas ile tych statków jest? Dobra. No, straciłem szybko te statki, niestety. Dobra. Gdzie jest ten głupawy statek? Dobra. O nie. Dobra. Ty sobie płyniesz chyba. Albo chcesz zaatakować. Tutaj chyba się jeszcze tworzy. Dobra. Ty zaatakujesz, ale za chwilę ja będę mógł też atakować jakoś. Dobra. Jak mówiłem, flota. Szybko tutaj trzeba działać ze flotą. Drewno jest tutaj podstawą. Dostrzelisz? Dobra. Nieważne, zginął. A, został mi jeden statek. Niefajno. I nie zbieram w żaden sposób na razie żywności. Dobra. Ale mogę za chwilę chyba zbudować targowisko. A, jeszcze odbudujcie może ten statek. Dobra, mogę zbudować chyba targowisko. Poczekam jeszcze, bo oni odbudowują teraz ten statek. Więc poczekam chwileczkę. I teraz możecie... No dobra, niech będzie. I teraz jeszcze mury. Wy... Donieście to drewno, które wydobyliście i zacznijcie wydobywać mi kamień. Przyda się bardzo. Dobra. I czas zbudować jakieś mury. Murów zwykle nie buduję, ale w tej sytuacji się przydadzą. O. Idź, 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 idź. Chwilę. Co? A! Popełnia błąd. Popełnia tak bardzo błąd. Chce mnie jakoś płynąć. To oznacza, że zaraz przypłynie statek drugi. Od drugiego naszego przeciwnika. Z którejś tamkolwiek strony na pewno przypłynie. Dobra. Zaczyna się robić groźnie. Jestem atakowany znowu przez ciebie, cwaniaku. Dobra. Dujcie mury. Nie chcę, żeby mi tędy jakoś przeszli. Ty sobie też tutaj zbuduj to. Dobra, jakoś sobie poradzili. Jeszcze może trochę osadników do tego, żeby tutaj wydobywali jakąś żywność. Która mi się tutaj też przyda. I też wy pójdziecie. Tutaj mi się tworzy jeszcze... O, o!
Właśnie. Ale jak widzicie, na razie to nie jest aż taki duży atak. Oczywiście mam teraz większą obronę, jeśli gram Babilończykami. Więc dobra, raczej sobie z nimi poradzę. O. I tutaj dobudujcie jeszcze. O, tutaj mury. Im teraz by musieli tutaj przypływać. Czyli mają trochę ograniczenie. Oczywiście to jest dobre dla mnie. Dlaczego? Dobra. Zbudowane. No to niech powstanie wieża. A wy czego stoicie? Zbudujcie sobie gospodarstwa, oczywiście. Że zaraz zbuduję też chaty gdzieś. Na przykład tutaj jedną i tutaj drugą. Moja flota jakoś wygląda już porządnie. Więc teraz będę musiał tylko jeszcze zbudować troszeczkę tutaj. Troszeczkę będę musiał. O! Jakoś przypłynęli. Spoko, ale widzę, że za bardzo nie przejdą. Pewnie gdzieś tu jeszcze jakieś jednostki wylądowały i nie wiedzą, co robić. Okej. Niech sobie będą. I tak nie przejdą. A ty idź na drewno. A ty pójdziesz też na drewno, bo mi już zaczyna go trochę brakować. Drewno. Wolałbym, żeby mi tutaj za bardzo tego drewna tutaj nie zepsuli. Dobra. Teraz tylko zdobyć tego cwaniaczka. No. Start jak widać był groźny, jednak teraz już jest raczej lepiej. Tutaj na starcie trzeba szybko działać. Najlepiej takim sposobem, jakim ja pokazałem. Chociaż może jest jakiś lepszy. Chcę szybciej wydobywać jeszcze drewno. Złoto. Tutaj chyba na tej wyspie nie było żadnego złota. Złoto jest dopiero u akadów. Ale może jest dosyć łatwo zdobyć. Tutaj gdzieś się jeszcze tworzy statek? Nie.